czwartek na lodowisku w Chawierzowie. Czarne Pantery w meczu czwartej kolejki Beskidzkiej Amatorskiej Ligi Hokejowej o ligowe punkty walczyły z drużyną HC Nebory. Wprawdzie przeciwnik dotychczasowe swoje mecze przegrał, to jednak aż dwa spotkania zakończyły się rzutami karnymi. Przez pierwsze dwie tercje wydawało się, że to Pantery przygwoździły rywali i kanonada strzałów na bramkę Neborów wydawała się nie mieć końca. Niestety ilość strzałów nie przełożyła się na ilość goli, a jedyną bramkę zdobywają Czesi. W drugiej tercji jest znacznie lepiej, Pantery wychodzą nawet na prowadzenie. Jednak tuż przed końcowym gongiem coraz lepiej grającym rywalom udaje się doprowadzić do remisu. Niestety gola na wagę zwycięstwa w trzeciej odsłonie meczu udaje się strzelić naszym przeciwnikom. Po doskonałym hokejowym widowisku 3 punkty trafiają więc na konto HC Nebory. Marcinie, czego dzisiaj zabrakło? Bo chyba trochę szczęścia. Szczęścia na pewno. Na pewno skuteczności. Chyba się nie spodziewaliśmy, że tak mocno fizycznie zagrają. Chyba troszkę brakło nam takiej twardej gry. Prowadziliśmy przez całe niemal spotkanie, końcówka troszkę nie po naszej myśli, chociaż to licząc dzisiaj strzały, gdyby wpadł chociaż powiedzmy co dziesiąty, to i tak wyszliśmy z podniesioną głową. No tak, no nie ma co gdybać, już jest po meczu, musimy po prostu poprawić skuteczność w następnym meczu i wtedy będą punkty. No, dzisiaj tego zabrakło, no faktycznie mieliśmy dużo sytuacji, no troszeczkę brakło szczęścia, zimnej krwi, precyzji. Niestety kłopoty z lodowiskiem w czeskim Cieszynie ciągle nie pozwalają rozgrywać meczy nad Olzą. Kolejne spotkania odbywać się będą nadal w Chawierzowie, a w najbliższej kolejce przeciwnikiem Panter będzie nie kto inny jak Bulldogi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Przemysław Losse.